Tak słyszałem, że jak CCK się zabije, to podobno jest jakaś nagroda w postaci czołgu premium. Ty, to ja bierę. Od razu. Bierę. O. Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku z jubileuszowymi bitwami. Dzisiejszym jubilatem jest gracz o niku Losio. Cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i rozegrasz ze mną 20-tysięczną bitwę. To będzie jubileusz, a drugi jubileusz, znaczy jubileusz, taka nietypowa sprawa dla ciebie, będzie to pierwsza bitwa ISM-5, czyli czołgiem, który chyba wygrałeś w jakiejś kampanii. Czy w kampanii, takiego, tak, tak no. To była kampania tam przed tym maratonem na T-44-100. No i dlaczego nie grałeś jeszcze tym czołgiem specjalnie na jubileusz? Powiem ci, że tak, wiesz co... Kampania, no to grałem, bo chciałem w końcu jakiś tam czołg zdobyć, a że akurat chwila czasu była, żeby zagrać tą kampanię, no to tak postanowiłem, że jak zdobędę ten czołg, to zostawię go specjalnie na jubileusz, który choć był, jeszcze musiałem troszkę bitew zagrać, bo to około 3000 jeszcze bitew mi brakowało, ale chciałem ten czołg zostawić właśnie na jubileusz. Okej. Okay. Dobra, no to jeszcze tylko przed bitwą. Oczywiście informuję, że zagra z nami w Plutonie również twój kumpel Rogo. Siemanko. No i może się łapnie też do bitwy Master, który też jest z nami na TeamSpeaku. To dobry są twoi kumple, można powiedzieć, do gry, nie? No i nie tylko do gry. No chyba nie masz nic złego na myśli, co? Nie. Nic. Tylko no do zabawy, nie? No przede wszystkim. No. Przede wszystkim. Artami rozegrałeś tylko 245 bitew. Nie lubisz klikać. Teraz już powiem ci, że zaczynam grać artami. Mam artę, no co prawda piątego tieru, ale zaczynam coś tam się uczyć tymi artami grać. Bo kiedyś to straszny przeciwnik art ze mnie był. Arty to się najlepiej, ale niszczy. O, przede wszystkim. No. T-49 Bulldog, czołgi stworzone do niszczenia art. Tylko, że teraz wchodzi już nowy patch za niedługo, który zmieni sporo w artach. No zobaczymy. A to już wchodzi teraz, w sensie już te aktualizacje arty będą? No, jakaś tam informacja jest. Jeszcze nie czytałem dokładnie, ale jest informacja, że w patchu 9.18 jakieś tam artowe zmiany będą, ale jeszcze tego nie czytałem dokładnie. Aha. No w porządku. Najwięcej bitew rozegrałeś medami, więc prawda. Pochwal się, czym lubisz grywać najbardziej. Najbardziej? Z dziesiątych tierów jest to T5-7 Heavy. To chyba wiadomo dlaczego, już nie będę tłumaczył. Batchat i obieg 140. To są takie, jeżeli chodzi o dziesiątki. A ku zaskoczeniu... Teraz bardzo dobrze gra mi się czołgiem T-25 Pilot. Bardzo, bardzo dużo osób może być zaskoczonych, bo niby słaby, czołg słaby, ale powiem, że bardzo przyjemnie się nim gra. Fajna celność, nawet odbija, więc nie wiem, czy nie powiedzieć, że to jest mój ulubiony czołg w tym momencie. Jak za taki maraton, to naprawdę fajna rzecz. No, szczególnie, że... Nie spodziewałem się, że się uda ten maraton, bo znając Wargaming, no to stawiają sobie duże wymagania, no ale udało się, no to... No myślę, że to był najłatwiejszy maraton na czołg premium, chociaż kiedyś na Toga był bardzo łatwy maraton, ale Tog jest szóstopoziomowym czołgiem, zdecydowanie lepszy jest ósmopoziomowy czołg premium. Dobra. No. Tak, ale no to chyba chcieli tak specjalnie po prostu reklamę taką sobie też zrobić tym Togiem, że rozdają te czołgi. No bo tak porównując misję na pilota, a misję na T-44 czy tam poprzednie, no to jest straszna różnica, no. Straszna. I to jeszcze tylko można powiedzieć 13 dni poświęconych i tylko można powiedzieć dwie misje były takie w miarę trudne, gdzie trzeba było te dwie godzinki posiedzieć. No przede wszystkim najgorzej było z tymi wygranymi. Jak te 10 wygranych, tam widziałem też ludzie robili po 40, po 50 bitew, nie mogli 10 bitew wygrać. No to jednak rzeczywiście poziom trudności tych bitew, a zrobieniu na przykład 50 tysięcy damage'u, no to jest różnica. Mhm.
Dobra, nie ma już co gadać, bo się już zagadamy za niedługo. Tak. To ściemnia się. Jesteście gotowi? No, lecimy. Gotowi. A więc do startu, gotowy, start! Zobaczymy, czy Master się łapnie. Jesteś na tym samym EU, co my? Tak. No nie trafiło go. Nie bardzo. Nie ma. Bagno. Wpadłem w bagno. Czujesz to? Jest top. No jest top. Możliwe, że jest to spowodowane tą pierwszą bitewką. Możliwe, że... Nie wiadomo, może to się liczy nawet w Plutonie, nie? Że pierwsza bitwa musi być top, nie? Słuchajcie, no, trochę tych TD-ków jest, są piloty, z czołgów ciężkich tylko T-34. Jakiś plan macie konkretny na tą bitwę? Na środek spotujemy. Nie no, żartuję. A z tych takich bardziej normalnych? Znaczy, słuchajcie, doróbcie co chcecie, możecie nawet jechać na mordownię, jak chcecie, nie? To dawaj, ty, utopimy faję. Jak masz robić, co chcemy. Gąs, będziemy się gaskować przez całą bitwę. A, i tak ISO pojechaliśmy, czyli IS-5. I Leopard, to trzeba... Strzelaj do Leoparda, jest po lewej, może najlepszy przestrzał. Zabij go. A ja tak właśnie, wy tam jedźcie, a ja tak pojadę was, można powiedzieć, z drugiej strony wam pomagać. Dobra. To jest tylko jedna artyleria. Są cztery TD-ki, więc one będą zapewne tam... O, czekaj, trafię go. Ale na 8 tierze to chyba najbardziej denerwująca arta. O, jak ładnie. No słuchaj, jakbyś bocian wygrzmocił. No nie, no bocian, no to już jest przesada. No, nasikałby na ciebie i byś wrócił do garażu. No bocian kiedyś był na 5 tierze chyba, o ile dobrze pamiętam. I nie miał takiego kikuta. No był czarodziej. Duszy to miał chyba, nie? No tak. Nawet był tak, nawet jak te filmiki od Wargamingu tam był, że jakieś tam patche wchodzą czy coś, to było właśnie, że tam ucinają tak. O, już się dopomina huragan. Już się na ofaję. No i oczywiście nie trafiłem. A zresztą. Mam ochotę zginąć z zero damage'u, ale wiem, że to troszkę... No słuchaj, podtrzymałbyś tradycję. Ja jesteś... Strzelam tak, bo... O, jak ładnie. No... Wybaczcie, że... Ej, Boże... Jezus, ręce mi się trzęsą. No bo się nagrywa. No wiem, no, gram jak bot. Na YouTube'ach będziecie. Gram jak bot, yeah. Będę miał zero, jak Boga kocham. No. Ostatni raz się tak stresowałem, grałem pierwsze CW w życiu. Na ISie trzeci. Dobra, puszować tam chłopaki, nie ma co. A, skurde. Idziemy. Nie no, będę miał zero, naprawdę. Ja mam już 430. Ten obornik, nie nobornik, nob, czy jaki tam... Nie... specjalnie bije, bo chce, żebym miał zły jubileusz. No, mnie arta klepnęła. Oni wiedzą, że my gramy jubileusz. No skurwiele przygotowanie. O, kurwi go. Nie no. No kurwę kradną. Faja, no, dobra, że faja batonie, nie strzelaj. Ty koniu. A, sorry. Tak się rozstrzelałem. No, ty grasz jubileusz, czy ja? A, no to... Ja no napierdolnij. To zabij. Strzelaj do tego. Urwi nogę. Nie wiem, strzelaj Ajka pod niego. Urwi. Dobra, teraz puszczamy na loso na początek, niech robi. O, jest, udało jeszcze się. Szansę masz na specjalistę. Dawajcie, zrobimy tego, takiego śmiesznego. Ale ja jestem gównem, nie mogę trafić. Tego śmiesznego za trzy. Jak to się tam... Czekaj, dobiję. O, chuja nie dobić. Yeah. Patrz, jak uciekają pfitne gady. Ale będą mnie wszyscy wyzywać, że jestem botem. Człowieku, ja mam 400. Ej, to w ogóle nie skupia. Jezu, czemu ja to zostawiłem na jubileusz? Może to jest dziadostwo, ty. Ja to sprzedam. Jezus, mam noga. Jezus. Yeah. Dobra, masz dwa kile, jest dobrze. Ej. Yeah. No nie, no. Batony, wszystko mi pokradły.
Patrz, jakie kasztany, wszystko kradzie. Słuchajcie, za dobrą mieliśmy drużynę. Ciężko nie, zrobić tak. Dobry wynik, jak się ma taką drużynę, no. Patrzcie, te 34 jeszcze to skapuje i przegramy. Oby. Albo nie. Ale przynajmniej będzie wygrana. Super, pierwsza gwiazdka na tym będzie zbita za... Sio, tymi za pilotami, idźcie tam telewizor włączcie. O. Zorro. Ty! Nie ma! Ja robię no nie, damage. No... Ja robię damage! Nie, mój ten... Mój ten... Kurwa twoje, a nie... Jubileusz. Mój jubileusz. Kurde. Jedź. Ty grzybie, ty. Ty, dawaj. Faje, bi faje. No na nim też się da zrobić mecz, nie? Patrz, on ma za dużo HP. Centralnie. Tak. Znaczy kwestia jest taka, że tak słyszałem, że jak CCK się zabije, to podobno jest jakaś nagroda w postaci czołgu premium. Ty, to ja bierę. Od razu. Bierę. O. Ale nie, bo jeszcze was zbanują niechcący. To my też ich zbanujemy. No i słaba ta bitwa, ty. A człowieku, mam 1100. Ale przynajmniej fajnie, prawie ubili. No, to zawsze jakiś plus. Aby teraz wyszła nagroda. Jezu, zabiłeś faję. No, zobaczmy. Patrz jaki złodziej perfidny. Patrz, on specjalnie tak zrobił, żebym nam spieprzyć. On wiedział. No wiedział, patrz go. Dziwicie później, że... Dobra, ja się obrażam. Wychodzę stąd. Świnia jesteś! Dobra, zobaczmy. Znaczy, podsumujmy, czyli 20-tysięczna bitwa jest już zaliczona. No i pierwsza bitwa na obiekcie. Tak tylko, jest. Żeby było wiadomo. Tak jest. Masz na fioletowo 100% zwycięstwa na tym czołgu. Czyli jest! Nie graj nigdy więcej. Mam tak samo, zostawię go, dlatego go zostawię, już nie będę nim grał. I będzie czekał na 30 tysięcy teraz. Dobra. Mam tyle samo wygrałem na nim, co na mediumie 1. To jest jakieś osiągnięcie. Prawie najlepszy na serwerze. Okej, no to w zasadzie wszystko. Tradycyjnie na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić, dziewczynę, żonę? Chciałbym pozdrowić tutaj kolegę Pawlaka 0207, tutaj tego mastera, który z nami oczywiście siedzi, tam słucha albo nie słucha. Również chciałbym pozdrowić Krzysztofa Pindarę, Bogdana Badurę, Marcina Mileckiego, Karola Zielińskiego. Józka Poterę też chciałbym pozdrowić, no i wszystkich graczy, no i tam twój klan, no i tam... O żonie Krzysztofa zapomniałeś. O żonie Krzysztofa, Paulinę Pindarę też chciałbym pozdrowić i kogo tam chciałem jeszcze pozdrowić. Babkę no, Helenkę. Tyle. O babkę Helenkę chciałbym pozdrowić, jeszcze chciałbym tego... O Halinę, tą gigla żonę chciałbym też pozdrowić. No i elektrotechniki. Tak, też. No i myślę, że to chyba wszystkich. Chyba wszyscy, no. Okej. Okay. No to cóż, dziękuję za wspólną bitwę. My również, bardzo przyjemnie było. Dokładnie tak. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Do zobaczenia. Na razie. Na razie.